drugiej połowie, znaczy no mieliśmy tę sytuację, w drugiej połowie akurat mieliśmy tę sytuację, wykorzystaliśmy to się zemściło, no i dostaliśmy dwie bramki. Na szczęście podnieśliśmy się, no i wyrównaliśmy na 2-2 i mamy jakieś realne szanse. Na pewno gdybyśmy wygrali, byłbym bardziej zadowolony. Niestety z tego wyniku też można być zadowolony na koniec, ponieważ przegrywaliśmy 2-0, wyciągnęliśmy jeszcze na 2-2 i do końca prawie stworzyliśmy znów taki horror. Gdyby jeszcze padła trzecia bramka, no to można by powiedzieć, wróciliśmy do tych spotkań, jakie już rozgrywaliśmy jesienią. Niestety zabrakło nam może tego ogrania w europejskich pucharach, pomimo to, że rozegraliśmy już 10 spotkań, w tym 11, to jeszcze było widać w zespole Udinese to ogranie w tych europejskich pucharach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o agresywność, atakowaniu przeciwnika, tutaj oni dominowali i dlatego ten wynik remisowy, można powiedzieć, jest ok. Nie jesteśmy jeszcze bez szans w tym drugim spotkaniu, bo przecież i Udinese, i my musimy wygrać. Oni też nie mogą liczyć tylko z tego remisu, żyć do końca przez 90 minut, bo różnie może się stać w czasie spotkania. Można w ostatniej sekundzie nawet strzelić i wygrać. Także oni muszą tak samo wygrać jak i my. I myślę, że nie odpuścimy do końca, że ci kibice, którzy wybierają się na to spotkanie, liczna grupa jedzie, wiem, postaramy się ich nie zawieść. Quello che nel terreno sicuramente è stata una buona partita. Peccato perché noi alla vigilia. Noi alla vigilia della partita fare gol fuori casa per pareggiare poteva essere un risultato insomma, che ci speravamo. Per come è andata certamente c'è un po' di rammarico perché abbiamo pensato che la partita era già chiusa, quindi abbiamo mollato un po', non abbiamo tenuto più il pallone in avanti come facevamo prima e purtroppo il calcio è schiacciato, abbiamo avuto l'occasione del 3-0 e poi abbiamo subito quello. No, quasi mai perché noi non è mai capitato da Manchester, perché lì coprono con i peli il terreno, eppure non nevica così come tempo. Non ho mai navigato in questa maniera in questi due anni che abbiamo dormito. Quindi certamente noi siamo stati penalizzati molto perché siamo una squadra abbastanza tecnica, quindi non abbiamo potuto sfruttare la velocità di esecuzione perché l'equilibrio era precario. No, powiedziałem przed meczem, że jest to przeciwnik niełatwy i każdy wynik, tylko nie przegrany, będzie mnie cieszył, ale w duchu sobie pomyślałem, no musimy wygrać, nie? No, to jest dla nas dobry wynik wtedy, żeby w tym spotkaniu rewanżowym, tak jak w tej chwili jest, trzeba pójść na całość i albo, jak to się mówi, rybka, albo ten. Wiadomo, nasz pierwszy mecz oficjalny, trochę chaos to było na początku, ale szybko się opanowaliśmy. No i się wydaje, że byliśmy to mecz, lepszy, że szkoda, że zremisowaliśmy, ale pewnie jeszcze trochę. Wydaje mi się, że lepiej na pewno zremisować niż przegrać na naszym pierwszym pucharze UEFA. Nam się to udało, że można powiedzieć, że jakby zdobyliśmy 3 punkty, bo przegraliśmy 2-0 z innym przeciwnikiem i udało się odrobić tę stratę. To się liczy, no i to jest dla drużyny, że w takich ciężkich rokach i w takich sytuacjach mieliśmy się dobrze podnieść. Na pewno nie dosyć, bo mieliśmy więcej sytuacji niż Udinese. Oni mieli dwie sytuacje, trzy może i z tego strzeli dwie bramki, no my mieliśmy dużo i strzeliśmy tylko dwie, no szkoda, no jest wielki mówię. Też się cieszę z tego, że podnieśliśmy się i strzeliliśmy na 2-2 i to się liczy. No i mamy te właśnie szanse, to trener się na pewno cieszy.